mieć odwagę powiedzieć żono, i stałem tam, gdzie stało domo. Cześć, witajcie. Dzisiaj witam was z kolejnym obiektywem Minuty. To jest obiektyw, mógłby być obiektywem kitowym, dołączanym do aparatów z sensorem APS-C, ale jest full frame'em i jest bardzo ciekawym obiektywem. Wyprodukowano w Japonii, made in Japan. I to jest Minolta Autofocus 35-70, niestety ze światłem 3.5 do 4.5, 3.5 do 4.5, ale jest pięknym obiektywem, jeżeli się rozchodzi o pracę jego. Znaczy on jest najkrótszy, jest przy 50 mm i on jest od 35 do 70 mm można go ustawić. Jest dosyć ciemnym obiektywem. Wyprodukowany został w 1993 roku, ale i jest na system Minolta E-Mode. Żeby to zastosować z nowym systemem E-Mode, no i jest na śrubokręt, jak widać. Więc musi być odpowiedni adapter. Do tego potrzebujemy adapter LA, na minimum LA EA4 albo LA EA5, żeby go używać, ponieważ to jest full frame'owy obiektyw, ale jest bardzo ciekawym obiektywem i myślę, że mógłby być kitowy, ale jest dużo lepszej jakości wykonania, jest metalowy, jest metal i szkło, żaden plastik fantastic. Bardzo, bardzo ładny obiektyw i myślę, że nam się przyda do robienia foto na wyjazdach, bo jest taki właśnie fajny, płynny. Robi takie miękkie zdjęcia, miękkie ujęcia robi, bardzo fajnie. Oczywiście trzeba go stosować z adapterem, ale fajne jest, że pełna elektronika jest przeniesiona i mamy pełen system właśnie minoltowski tutaj. Bardzo przyjemny obiektyw. Kobiety chciałbyś zniewolić, pozbawić chciałbyś niewolnej woli.